dzień dobry. Razem z panem Marcinem zapraszamy was na kolejne zajęcia z innowacji wojskowej. Tym razem będziemy wykorzystywać techniki wspinaczkowe przy wejściach i zejściach. Do scenerii dzisiejszych zajęć wybraliśmy stary most kolejowy, na którym obecnie znajduje się ścieżka rowerowa. Zapraszamy! Każde zajęcia ze wspinaczki zaczynają się od zapoznania ze sprzętem. Przygotowaliśmy tutaj dla was ten sprzęt, który będziemy dzisiaj wykorzystywać w czasie naszych zajęć wspinaczkowych. I zaczniemy od mojej lewej strony. Podstawowych rzeczy, jakim są karabinki. Mamy tutaj trzy typy karabinków. Pierwszy to jest Demirol. Jest zbudowany ze stopu stali. Jest to karabinek wykorzystywany najczęściej w czasie akcji taterniczych, ale to związanych ze taternictwem jaskiniowym. Z tego względu, że on jest wąski i przy wąskich przejściach po prostu się nie klinuje. Następnym karabinkiem jest karabinek stalowy. Wcześniej stosowało się go do budowy stanowisk z racji swojej wytrzymałości. I trzeci rodzaj karabinku jest to karabinki wykonane z aluminium. Współczesne karabinki aluminiowe mają takie same zdolności wytrzymywania obciążeń, co kiedyś karabinki stalowe. Następna grupa, powiedzmy, że następną grupą to są przyrządy zjazdowe. Tutaj mamy stoprolkę. Jest to sprzęt jednocześnie zjazdowo-asekuracyjny przez właśnie zamontowanie tak zwanego stopa. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z samą rolką, sama rolka pozbawiona byłaby tej wajchy. Tak? Czyli bez wajchy jest to rolka, z wajchą stopu jest to stoprolka. Następny przyrząd zjazdowy to jest ósemka. Nasze przyrządy asekuracyjne to jest szant, krol i przyrządem, w sumie krol będzie bardziej przyrządem jako zestaw do wchodzenia, tak? Czyli planieta i krol służy nam do podchodzenia na ekspozycję. Tu wykorzystałem swojej roboty strzemiączko, ale strzemiączka są też budowane fabrycznie przez firmy wspinaczkowe. Zasada jest ta sama, tak? Najważniejszym też elementem są ląże. Tu jest ląża tak przykładowo skręcona z kawałka liny, a tu mamy lążę przygotowaną fabrycznie. Ona łączy wspinacza z przyrządami zjazdowo-wspinaczkowymi, powiedzmy. Najważniejszy atrybut, kask, o którym już mówiłem na początku, chroni głowę przed odłamkami skalnymi, przed tym, żebyśmy się gdzieś nie uderzyli w czasie wspinaczki o jakąś wystającą półkę albo jakieś inne rzeczy, które mogłyby spowodować uraz głowy. Tak. Uprząż górna, czyli zakładana na klatkę piersiową, i uprząż dolna. No i oczywiście najważniejszy atrybut wspinaczki, liny. Mamy dwa rodzaje lin. Liny statyczne i dynamiczne. Tutaj akurat mamy przykład liny dynamicznej. Jedna od drugiej różni się tym, że liny statyczne są albo koloru szarego, tak jak tutaj, albo czarnego, albo czerwonego. One są jednokolorowe. Natomiast liny dynamiczne są bardziej kolorowe. Tak? Przeznaczenie tych lin to jest do wspinaczki, tak? A liny dynamiczne służą nam do asekuracji ze względu na swoją rozciągliwość, tak? I możliwość pochłaniania energii w czasie jakiegoś przykrego zdarzenia. Ważnym elementem jest też zabezpieczenie lin. Każdą linę zjazdową, czyli tą linę statyczną, zawsze na końcu liny, tak mniej więcej około pół metra przed jej końcem, wiążemy zwykły węzeł. Jest to dla naszego bezpieczeństwa, z tego
tego względu, że gdybyśmy nie posiadali tego węzła, a zjeżdżalibyśmy w ciężkich warunkach atmosferycznych albo w jaskini, wyjechać z liny, która nas zabezpiecza. Dlatego, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, wiążemy taką konterkę na końcu liny i w tym momencie zjazdu, tak, przyrząd zjazdowy nam się zablokuje, czyli uratuje nam życie. W tym momencie wykonamy przepinkę albo połączymy drugi kawałek liny i będziemy mogli kontynuować zjazd. W technikach wspinaczkowych najważniejsze jest bezpieczeństwo. Zresztą tak jak w każdym sporcie, którym możemy uprawiać. Dlatego ważne jest to, żeby zabezpieczyć swoją głowę w kask ochronny. Z tego względu, że jak jesteśmy na ekspozycjach, może nas trafić odłamek skalny. Należy też pamiętać o dwóch punktach zabezpieczenia. Ja tu jestem podczepiony na trzy punkty. Pierwszy mój punkt bez zabezpieczenia to jest moja lonża podczepiona w tak zwaną poręczówkę. Następnie jestem wpięty w przyrząd zjazdowy, który jest zabezpieczony. I dodatkowy przyrząd asekuracyjny w postaci szanta. To są podstawowe rzeczy do zabezpieczenia przy każdej działalności, czy zjazdowej, czy wspinaczkowej. Zmienimy tylko ewentualnie przyrząd zjazdowy na przyrząd wspinaczkowy, taki jakim jest Planeta. W tym momencie mogę odbezpieczyć przyrząd zjazdowy. Ten przyrząd zjazdowy jest szczególny z racji tego, że to jest stop rolka i on jest jednocześnie przyrządem zjazdowym i jednocześnie przyrządem asekuracyjnym. Mamy tutaj specjalną wajchę, którą po naciśnięciu spowodujemy, że uruchomimy mechanizm zjazdowy. Jeżeli lina będzie, rękojeść będzie puszczona, automatycznie blokuje się lina i możemy na tym przyrządzie w ten sposób zawisnąć. No to jestem gotowy do zjazdu, wyczepiam się z poręczówki. I tak jak mówiłem, posiadam dwa przyrządy asekuracyjne, stop rolkę i szantę. Pamiętając o bezpieczeństwie, nawet przy wejściach, pierwszą rzeczą, którą będziemy zakładać na linę, to będzie przyrząd asekuracyjny szant. Następnie możemy się podpiąć do trola. W sumie zasada jest taka, że albo zaczynamy od dołu do góry, albo od góry do dołu. Czyli w tym momencie zaczęliśmy od dołu, to pierwszym przyrządem do wspinaczki będzie crawl. Następnie wykorzystam planietę. Pamiętamy o tym, aby zamek tych przyrządów do wspinaczki, czyli planietę i crawla, był zawsze zamknięty, z tego względu, że jeżeli będzie, zostawimy go w położeniu otwartym, będzie się naciągać sprężyna, która odbija ten mechanizm, tak? Więc dbamy o to, żeby to wszystko było pozamykane, żeby po prostu nadmiernie nie eksploatować sprzętu. Zakładamy planietę, podczepiamy się pod naszą lążę. Dbamy o to zawsze, żeby wszystkie karabinki były dokręcone, ale musimy pamiętać zasadę taką, że po dokręceniu zawsze pół obrotu cofniemy, z tego względu, że jeżeli gdzieś wejdzie nam lina i zapracuje nam tutaj ten mechanizm, będziemy mieli problem z odkręceniem karabinka. Dlatego czujemy opór i kawałek zawsze cofamy, tak?
do oporu i kawałek cofamy po to, żeby nie zrobić sobie później problemu przy wyjściu z przyrządu albo przy wypinaniu się z tego szpeju, tak? Sprawdzamy, czy karabinki są pozapinane. Ok. Zakładamy na nogę strzemiono. I jesteśmy gotowi do wędrówki do góry. Należy pamiętać o tym, żeby szant cały czas był za nami mniej więcej na wysokości wzroku, z tego względu, że jak będziemy szli do góry, ten przyrząd będzie nam się obniżał, tak? To jeżeli nie kontrolujemy, tutaj nie jest przyrząd w naszym zasięgu wzroku, należy go szybko podciągnąć do góry, abyśmy mieli cały czas go pod kontrolą, ale to też wynika jeszcze z jednej rzeczy. Jeżeli by coś poszło nie tak, to im wyżej zawiśniemy, tym jest bezpieczniej dla nas, tak? Jeżeli tu coś by nie zadziałało, w jakiś sposób doszłoby do uszkodzenia sprzętu, ja bym się wypiął w jakiś niestandardowy sposób, to zawisnę tylko na takim kawałku, tak? A jeżeli będę miał tą linę, ten przyrząd o wiele niżej, to ja już lecę dodatkowy metr do metr, ten, który ja jestem, plus długość ląży, tak, do momentu, aż zapracuje tutaj mechanizm. Czyli spada mniej więcej około 2 metrów, a taki upadek z 2 metrów jest bardziej niebezpieczny, niż byśmy mieli spaść z 15. Dlatego cały czas musimy mieć szanta mniej więcej na wysokości wzroku, tak żebyśmy go cały czas kontrolowali. Dobrze, ja już jestem gotowy. Mogę przystąpić do... Jeszcze tutaj widzę, że drobne poprawki muszę sobie zastosować, aby mieć tak zwany klar w szpeju. Poupewniać się, że wszystko mam pozapinane i jestem gotowy już do wejścia. Pamiętajcie, że zawsze samokontrola jest najważniejsza przy wspinaczce, tak? Następnym elementem, który będzie tutaj taki ciężki do rozpoczęcia w naszej wspinaczki, to jest to, że lina na początku nie będzie wybierana przez przyrząd zwany krolem. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Wchodzę do góry, robi mi się kolub, tak? Więc muszę ręką wybrać ten luz, który mi się tutaj nabrał, tak? Wchodzę, wybieram i wchodzę. Wchodzę. Po wyjściu kawałek do góry lina powinna... O, jeszcze jest. Jestem za nisko. Tak. I to jest to, co mówiłem teraz. Zobaczcie, ile tu jest jeszcze metrów. Gdyby coś teraz poszło nie tak, to ja spadam z wysokości 2 metrów. Dlatego muszę zadbać o swoje bezpieczeństwo. Podchodzę, wybieram. O! Wszedłem na taką wysokość. Lina już ma... nabrała swojego ciężaru. Teraz już będę wykonywał swoją wspinaczkę bez większych przeszkód. Dobra. Bo później tam je już u góry może zostawić, nie? Mhm. Tym razem do zjazdu wykorzystałem przyrząd zjazdowy, który nazywamy ósemką. Jest to przyrząd zjazdowy, który wykorzystują już doświadczeni wspinacze albo żołnierze, którzy mają obycie z pozostałym sprzętem wspinaczkowym. Z tego względu, że jest to dosyć szybki przyrząd zjazdowy i też ulega częstym uszkodzeniom, na przykład może nam pęknąć w połowie. Teraz pokażemy Wam technikę podejścia na linach. Jak już mówiłem wcześniej, do tego celu wykorzystujemy planietę oraz krola. Po podejściu do lin, pierwszą rzeczą, którą będziemy wykonywać, jest czepienie przyrządu asekuracyjnego o nazwie szan. Czepiamy szanta. Z tego względu, że zawsze pierwszą rzeczą, którą robimy, to jest dbanie o własne bezpieczeństwo. A szant jest przy
przy rządem asekuracyjnym. Następnie wpinamy planietę Krola. Tutaj w zasadzie nie ma żadnej większej kolejności, tak? Przy wspinaczu, czy wepniemy pierwszego Krola, czy planietę, po prostu jak komu jest wygodnie. Następnie wkładamy nogę w strzemiono. Strzemiono połączone jest z planietą. Przy pierwszych ruchach wykonywanych ku górze, trzeba pamiętać o tym, że wybieramy luz na linie z tego względu, że lina dopiero tak na dobrą sprawę zaczyna sama wybierać się z przyrządów wejściowych. W momencie, im wyżej jesteśmy, tym później jest nam łatwiej. Z tego względu, że lina nabiera swojego obciążenia i współpracuje razem z osobą wspinającą. Pokażę wam, o co chodzi. Tak? W momencie, kiedy ja będę podciągał się na planiecie, mój Krol nie będzie wybierał luzu, który jest luzu w linie. Dlatego w pierwszym momencie muszę zrobić coś takiego. Podnoszę się i wybieram luz na Krolu po to, żeby móc się spokojnie wspinać ku górze. Tak? Widzicie? To był pierwszy ruch. Następny ruch jest taki, że przyrząd Krol sam zadziała. Także nie trzeba wybierać już tutaj luzu. Tak? Mam luz, muszę wybrać i dopiero przystąpić ponownie, tak? I już pod względem obciążenia lina wybiera się samodzielnie. Po kilku wejściach należy pamiętać też o przyrządzie asekuracyjnym szan, żebyśmy go podciągnęli do góry, a najlepiej jak najwyżej, tak? Żebyśmy o nim po prostu nie zapomnieli. Wykonujemy następnych parę ruchów. Podciągamy szanta do góry. Złapał luz, wybieram na Krolu luz, tak? W momencie, kiedy dochodzimy do takich przeszkód na drodze spinaczki, wykorzystujemy nogi, ręce, aby od tych mięśni bezpiecznie się po prostu odsunąć. Podciągam się. Noga, noga. I kontynuuję spinaczkę do góry.